Cześć! Bardzo często mówimy na naszym kanale, jak dobrze się ubrać, jak dobrze skoordynować kolorystycznie swoje ubrania, jak ubrać się na konkretne okazje, ale w sumie nie mówiliśmy nigdy o tym, dlaczego warto wyglądać dobrze, dlaczego warto poświęcać temu czas i co to zmienia w naszym życiu. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez naszych drogich fanów na Instagramie, drogich, bo bardzo dużo za nich zapłaciliśmy, a tak naprawdę dlatego, że są nam drodzy i dają nam dużo odpowiedzi, jak na przykład to. I teraz będziemy korzystać z ich pomocy. I ostatnio zapytaliśmy naszych fanów, dlaczego warto ubierać się dobrze. I otrzymaliśmy tutaj naprawdę dużo odpowiedzi, z czego część z nich przytoczymy. Tych najciekawszych, najśmieszniejszych, albo takich, gdzie po prostu mamy kaprys, żeby je tutaj umieścić. Dla dobrego samopoczucia, które możemy mieć przez fakt, że wyglądamy dobrze. Z ubieraniem się jest tak naprawdę jak z jedzeniem. To, jak się ubieramy, bardzo mocno wpływa na nasze samopoczucie. I to też mocno pojawiało się w tych odpowiedziach. Jeśli cały czas jedlibyśmy tylko jedzenie z maka, które jest mega smaczne, nie oszukujmy się, ale nadal jest to takie śmieciowe, wysoko przetworzone jedzenie, to będziemy czuć się całkowicie inaczej, niż jeśli każdego dnia jedlibyśmy zbilansowane dania, pełne warzywek, owoców i wszystkiego, co świeże. To całkowicie wpłynie na nasze zachowanie. I jeśli mielibyście każdego dnia wychodzić w dresie, a wychodzić na przykład w dobrze odprasowanej koszuli, to gwarantuję Wam, że Wasze samopoczucie będzie skrajnie inne. Bo przecież każdy z nas lubi, kiedy sobie powiemy, kurde, ale zdrowo dzisiaj jadłem. Tak samo, jak można sobie pomyśleć, jak dobrze dzisiaj wyglądałem. Kiedy zacząłem zwracać uwagę na to, jak się ubieram, mocno wzrosła moja pewność siebie. Na pewno mieliście kiedyś w życiu sytuację, kiedy stanęliście przed lustrem, albo zobaczyliście się na zdjęciu i pierwsze, co przyszło Wam do głowy, to kurde, ja naprawdę tak wyglądam? I to nie jest problem z tym, że jesteście brzydcy albo źle wyglądacie. To jest kwestia tego, że nie jesteście przyzwyczajeni do tego, jak wygląda Wasza twarz, bo nie widzicie jej na co dzień, widzicie ją tylko na zdjęciu, na wideo czy w lustrze. Kiedy widzicie jakiegoś znajomego, to macie, o, to po prostu Ania, to po prostu Robert, to po prostu Karol. I nie oceniacie ich, po prostu akceptujecie ich takimi, jakimi oni są. A z nami jest trochę inaczej, nie widzimy swojej twarzy na co dzień, więc to jest dla nas coś nowego. Nie jesteście w stanie oczywiście za pomocą ubrań zbudować pewność siebie od zera. Ale na pewno jesteście w stanie sobie pomóc, ponieważ mając na sobie dobrą koszulę, czy po prostu dobry zestaw, możecie czuć się bardziej sobą i mieć mniejszy problem z tym, jak wyglądacie, bo przecież wiecie, że wyglądacie zajebiście. Na przykład Karol, który tutaj właśnie siedzi w tym miejscu i siedzi w telefonie zamiast mi pomagać. Na przykład Karol, który tutaj siedzi i pomaga, bardzo często mówi, że kiedy jest w garniturze, to od razu zmienia mu się postawa. Nagle się prostuje i jest taki bardziej pewny siebie. I tak naprawdę wszystko, co na siebie zakładacie, działa w ten sposób. Jeśli będziecie mieć na sobie dres i bluzę i sneakery, to prawdopodobnie będziecie zachowywać się bardziej luźnie. Ale kiedy założycie na siebie garnitur, czyli ubranie, które ma bardzo takie symboliczne znaczenie, to nagle będziecie trochę bardziej profesjonalni, będziecie bardziej stonowanie się zachowywać i prawdopodobnie nawet będziecie podejmować takie bardziej racjonalne decyzje. Pojawiła się też bardzo ciekawa odpowiedź. The better you dress, the worse you can behave. No i to jest prawda. Osobom, które wyglądają dobrze, które są ubrane dobrze, automatycznie nadajemy wyższy status społeczny, czy też po prostu w naszych oczach. I jesteśmy w stanie o wiele więcej wybaczyć osobie, która jest w garniturze i na przykład się rządzi, niż osobie, która jest właśnie w dresie i się rządzi. No bo wiecie, mamy biznesmen, jakiś dres. Ma to bezpośredni wpływ na moje samopoczucie i na to, jak traktują mnie ludzie w pracy. W momencie, kiedy na przykład musicie przeprowadzić szkolenie, albo coś sprzedać, albo też na przykład po prostu prowadzicie zespół i musicie egzekwować zadania, a także wydawać polecenia, to o wiele łatwiej będzie to robić, jeśli do swojej wartości, którą już macie, czyli na przykład wiedzy i umiejętności, będziecie mogli dołożyć tą warstwę wizualną, czyli to, jak wyglądacie. Ponieważ wtedy, za pomocą odpowiedniego ubioru, jesteście w stanie zbudować większy autorytet, a także wzbudzić większe zaufanie. Nigdy nie wiadomo, kogo napotkamy na swojej drodze. To tak, jak zakładacie sobie na przykład dres, jakiś stary podkoszulek, niewyprany, ale jeszcze nie śmierdzi, wychodzicie sobie do sklepu, a tam wasza była, przyjaciele, nauczyciel z liceum, prezydent, wszyscy w jednym miejscu widzą was w ten jeden moment, kiedy raz w roku pozwoliliście sobie na takie wyjście. Zawsze warto wyglądać dobrze, moi drodzy.
ponieważ nie ma drugiej szansy, by zrobić pierwsze dobre wrażenie. Andrzej Sapkowski. Nieważne, czy mówimy tutaj o sytuacji, kiedy spotykamy się z dziewczyną albo idziemy na rozmowę o pracę, to bardzo często, zanim cokolwiek powiemy, to już zostaniemy ocenieni przez inne osoby. Więc warto, żeby ta ocena była jak najlepsza. Bo nie oszukujmy się. Szata zdobi człowieka. Dobrze ubrany facet równa się większe zainteresowanie płci przeciwnej. Lub nieprzeciwnej, w zależności jak wolicie. Dzwonił do mnie kiedyś pan Waldemar, który kupił naszą książkę i chciał dopytać o parę rzeczy. I powiedział, że zaczął ubierać się dobrze, ogląda wszystkie nasze materiały. Panie Waldemarze, pozdrawiam bardzo serdecznie, razem z całą ekipą. Ale powiedział, że jego żona ma trochę problem z tym, że on ubiera się tak dobrze, bo myśli, że chce znaleźć sobie jakąś młodą kobietę. No i akurat pan Waldemar nie chce. Chce po prostu czuć się dobrze, podwyższyć też swoją pewność siebie, swoje samopoczucie, ale nie oszukujmy się, że no... Książki ocenia się po okładce i kupuje się dokładnie tak samo. I najpierw musimy zainteresować się tym, co widzimy, żeby później często zdecydować na to, żeby poznać też to wnętrze. Więc warto zainteresować się tym, jak wyglądamy. Jeśli chcecie bardzo dobrze wyglądać w paru prostych krokach, to mamy bardzo dużo materiałów, które o tym mówią. I w tym momencie chciałbym zacytować bardzo dobrą opinię, którą otrzymaliśmy. Uwaga, uwaga. I kiedy my czujemy się dobrze ze sobą, to mamy tą pewność siebie większą. I kiedy mamy większą pewność siebie, to też pewniej podejmujemy pewne kroki. Jak na przykład... zakup książki, męska szafa, instrukcja obsługi By Dandy Core. Dawno nie było reklamy. Chciałem wam powiedzieć, że to jest wspaniała książka, gdzie znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie. Pewnie już o tym wiecie, a jeśli nie, to ją bardzo polecam. Jest tutaj jakaś kartka. Ale mamy też 100 stron artykułów. 60 rzeczy, 100 zestawów. Bardzo ją wam polecam, nie będzie z tej dłuższej reklamy, dziękuję, to była przerwa na reklamę. Bo można. Po co interesować się modą? Jak powiedział Kanye West, bycie nagim w miejscu publicznym jest nielegalne. Moda to naprawdę ważna rzecz. Jeśli i tak musicie to robić, to dlaczego nie robić tego dobrze? To tak jak po raz kolejny z jedzeniem, i tak musicie jeść, i tak musicie spać. Dlaczego nie robić tego dobrze, skoro to bardzo mocno wpływa na to, jak żyjecie, jak się zachowujecie i co robicie ze swoim życiem? Co robicie ze swoim życiem? Dla samego siebie. Na przykład z biegiem czasu pokochałem czyszczenie butów. Chyba mnie to odpręża. A jeśli interesujecie się modą, to możecie też poszerzać swoje zainteresowania. Jeśli na przykład interesujecie się marynarkami, eleganckimi, klasycznymi wzorami, to automatycznie szukacie na ten temat wiedzy. I może na przykład traficie później na jakiś blog albo kanał na YouTubie, znajdziecie jakąś fajną społeczność. No i może być tak, że przypadkiem z takiego prostego zainteresowania, jakim jest moda męska, co i tak musicie robić, możecie poznać jakieś fajne osoby, może znajdziecie nawet jakąś mini społeczność, z którą zostaniecie na jakiś dłuższy czas, tak jak mamy nadzieję, z nami na naszym kanale na YouTubie, ale też na Instagramie i grupie na Facebooku, gdzie regularnie publikujemy treści, których nie ma nigdzie indziej. I automatycznie, jeśli interesujecie się modą, to też zaczynacie dbać o swoje rzeczy. I na przykład dobre buty, jeśli są zadbane, potrafią spokojnie wytrzymać 5-6 lat. Więc pomyślcie, jaka to jest oszczędność w momencie, kiedy kupujecie dobre rzeczy, które służą wam przez lata, są uniwersalne i nie musicie się martwić o to, że za jeden sezon albo za dwa sezony będziecie musieli kupić coś nowego, bo wam się to zepsuje. To jest ogromna oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. Najbardziej klasyczny z klasycznych argumentów. Żeby babcia powiedziała, jaki przystojny ze mnie kawaler. Pozostało nam 38 sekund na karcie, więc to będzie bardzo szybka końcówka. Jeśli podobało wam się, to lajkujcie, subskrybujcie. Jeśli wam się nie podobało, to odsubskrybujcie i dawajcie łapki w dół, ale na pewno komentujcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Zapraszamy na naszego Instagrama, gdzie będzie więcej takich pytań, z których będziemy później tworzyć materiały. Zapraszamy na naszego Facebooka, Męska Szafa Grupa na Facebooku. I mówcie, co najważniejsze, team drzwi czy team tło? Czekamy na wasze odpowiedzi. I miło było z wami spędzić tutaj czas. Do zobaczenia. To całkowicie wpłynie. No wiem, przepraszam. Na Instagramy, zapraszam na nasz Instagram. Będzie więcej takich pytań i będzie więcej filmów związanych z waszymi odpowiedziami.